Siemaneczka, dobrze, witajcie, to dobry fake. Witam was w kolejnych plesakach, w kolejnym bajzaczku. Sorry, że wyglądam jak wyglądam, ale jestem po treningu dopiero co i się zgrzałem i tak, jeszcze się nie myłem. Po co wam to mówię, nie wiem. Dobra, lecimy, plecaki i lecimy panią rangerką. Ale kurde, mogę wyjść? A muszę abandonę? Nie straciłem punktów za to? Conceit, o nie, 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 nie. Dlaczego? Ja chciałem zobaczyć nowe. Gdzie są? To są stroje? Nie, co to jest? O nie, nie mam dla ciebie żadnego nowego i nic nie zobaczę na innych klasach, bo nie mogę teraz zmienić. No nie, no powiem wam, że te stroje dla tej klasy są naprawdę żałosne, bym powiedział. Tak więc continue game, nic tu nie zmieniam. A na starcie dostajemy bardzo fajną rzecz. Blueberry, spoko, i włócznia na starcie też się wydaje być bardzo fajna. Tylko ją ułóżmy może tak, żebyśmy po prostu tutaj więcej armora zbijali. Chociaż jak ktoś w pierwszej rundzie z armorem wyskoczy, to ja jestem... Charlie Chaplin. Nie wiem, on mi wpadł do głowy. Banan. No i kurde, i jazda. Z wiadomo kim. Dobra, lecimy. Go. Boże, chyba jest trzeci dzień z rzędu oglądania horrorów. Obejrzeliśmy inny horror, bo do dzisiaj chyba mamy Netflixa. Obejrzeliśmy dzisiaj 1408 o pokoju w hotelu. No i był to lepszy już film niż ta gotika żałosna, ale nadal dupy nie urywał. Nie, ja muszę coś pobrać, rzeczywiście jakieś koreańskie horrory podobno bardzo straszne, bo to co jest na platformach streamingowych to jest śmiech na sali. W co ja chcę iść dzisiaj w ogóle? Jakie ty masz itemy klasowe, pani rangerko? Poison Ivy dawno nie szedłem, w Yggdrasila to w ogóle nie pamiętam kiedy. Dostanę jeden many i jeden regena. 5 many użyte, wylecz się za 8, wylecz 2 debuffy. Ciekawie byłoby pójść na Yggdrasila, tylko na co ja mógłbym pójść na tego Yggdrasila, tak się zastanawiam. Jak to by mi generowało manę na po prostu znowu buffy z mana orba, czy może magic staffa? No bo tak trochę nie wiem za bardzo na co miałbym pójść. Crit-Wood Staff był też całkiem niezły. Użyj 4 many, aby zadać 7 obrażeń. Plus 7 obrażeń i przez następną sekundę wszystkie twoje ataki są krytyczne. Holy Spear też był spoko. Znisz 6 tarczy, wylecz 1 debuff za każdy wolny slot. Przy uderzeniu każdym. Użyj 25 many, stań się nietykalny, atakuj 100% szybciej przez 3 sekundy. Jednorazowo. Tylko kurde, to ma słabe bazowe obrażenia. Jak ja bym miał iść na manę jakieś obrażenia, to wydaje mi się, że muszę iść na lampę Gina. Bo naprawdę, wszystkie te bronie bazujące na manie mają strasznie mały damage. Jedynie mana thirst ma jakiś sens, bo on bije za pomocą many, inne itemy tak nie za bardzo, nie? Jak się robiło te włócznie? Glowing Crown plus zwykły Spear. To wcale nie takie trudne do zrobienia. Może mi się uda. No i co? Za itemy natury to karotka też by się niby przydała. I z niej może miałbym Empower, ale to też się jakieś specjalnie super nie wydaje. Dobra, no weźmy ją. Rolujemy tutaj. Funny pack, oczywiście, że na naszą włócznię kochaną. A tutaj raczej nic innego na razie. Chyba nie biorę. No roluję może na sloty. Whetstone na te dwie bronie. No dupy to nie urywa. Na cierlię też musiałbym niby pójść, jeżeli chciałbym mieć na lampę Gina. Boże, totalnie nie mam dzisiaj pomysłu na tego builda, powiem wam. Naprawdę jakiś jestem rozkojarzony totalnie. Bush the Druid. Ciekawe, czy pan George, czy pan... Boże, nigdy nie wiem jak się ten pierwszy, jak się stary Busha miał na imię. Był George Bush i George H.W. Bush? Nie wiem, nie pamiętam. Nieważne. Jaka jest szansa, że twój syn będzie prezydentem? Tak ostatnio się zacząłem zastanawiać. To jest nepotyzm. O czym ja mówię w ogóle? Nie wiem. Jest późno i nagrywam, jest pierwsza w nocy, zaraz będzie zmiana czasu i muszę to nagrać dzisiaj, bo jutro od rana przecież w gościach urodziny, nie? Cap of Resilience bardzo szybko się trafił, ale kurde, jakoś go chyba specjalnie nie potrzebuję. Sloty na przecenie, świetnie. Health Potion? Chyba nie za bardzo. Ja by pójść tak w mana potion? Zjedz 100, dostań 4 many i 15 maksymalnego HP. No ale chyba Blueberry będzie lepsze na generowanie many, tak na dłużej.
No nie wiem. Mana Thirsta? No zobaczymy, co się trafi. Jak się pierwszy trafi Hungry Blade z Mana Orbem, to zrobię. Jak pierwszy się trafi Holy Spear, to robię Holy Spira i tyle. Abym poszedł rzeczywiście w te itemy na Mana Orba. Bo ja na niej nigdy praktycznie nie szedłem. Ale trzeba byłoby ich zdecydowanie mniej. No i zróbmy rzeczywiście podkemany. Chociaż na razie, wiecie co? Zostawię sobie możliwość złączenia tej podki, ale nie będę jej robił w tym momencie. Bo zrobienie w tym momencie tej podki sprawi, że... Coś jest do przyspieszania? Nie wiem, to żeby zdejmowało debuffy. Zrobienie w tym momencie tej podki odejmie mi podkę HP, która jest przydatna, a da mi podkę many, z której kompletnie nie skorzystam, więc bez sensu. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Za duża Izaka, Boże, nie mogę nagrywać tak późno, co ja gadam w ogóle. Xlaofong, witam cię, panie Xlaofongu. Jakieś dodatkowe punkty szczęścia bym chciał mieć, żebyśmy mieli tutaj... Oj, ziomek na tarczę, to... Problem ze staminą. On też ma 3 bronie, więc problemy ze staminą również będzie miał. Ale chyba ja mam większe. O Jezu, te dwa banany jak go leczą potężnie. No dobrze, szło tak gdzieś do połowy, a potem się to gdzieś wysypało. Corrupted Crystal, a na item corruptedowe też bym chciał iść, czy nie? Cup of Discomfort już bym mógł zrobić, jakbym kupił tamten Cup of Resilience. Corrupted Armor, itemy święte są również mroczne. O, to jest dobre, jak ja nakładam debuffy na przeciwnika, a nie nakładam za bardzo debuffy na przeciwnika, więc mi to się specjalnie nie podoba. Boże, jak tak po coś ma mało potek w ogóle, teraz dopiero ogarnąłem, że ta Reaperka tutaj ma 2 razy więcej potek do zrobienia. No, Corrupted Crystal nie jest dobry sam z siebie, ale no nie mam z czym go łączyć. Więc na razie powiem nie, rolujemy. Mana Orb. Okej. W miarę szybko się trafił. Co z niego wyjdzie, jeszcze nie wiem. Świnia za 2. Świnia za 2, customer card. Kurde, młot za 4, to opłaca się go kupić, rozwalić w 2 rundy 2 świnie i sprzedać, bo jest za darmo do sprzedania. Ja bym chyba to zrobił. Włócznie nie sprzedam, no włócznia zostaje. Karotka? Coś tu jest na sel, drodzy widzowie, bo ja chcę mieć świnie już teraz. Niech będzie marchewa. Dajmy świnie już teraz. Tego nie przyspieszam, bo to więcej bija, a będę miał problemy ze staminą i tak. I tak naprawdę to mógłbym przyspieszyć tutaj banana, jeżeli będę miał problemy ze staminą. I tu to musi być nakrycie, co ja w ogóle odwalam. Mana Orb na razie totalnie bezużyteczny, więc niech sobie leży. A nawet go nie będę pokazywał, bo się go wstydzę. Blokujemy młot. No i tyle. Kolejna runda. Rozwalę 2 świnie. Może coś z tego wyjdzie. Tumba Napalina. Witam cię, pani Tumba Napalina. Świnia na dodatek. Daje nam jeszcze. O Jezu, on ma fajne połączenie. Tak teraz ogarnąłem. Naprawdę mocne. Ewa, za chwilę przepraszam, Kater, Z2. O Jezu, dobra, jestem. Sprzedajmy Wooden Sworda już. To zostawiam na potem. Leci młocior. Młocior gigancior. O Jezu, to musi przecież być i przyspieszone. Trochę bez sensu. Turbo bez sensu. Jak to mam zrobić, żeby to było przyspieszone i to i... Banan. No na przykład w ten sposób. Dobra. To jest w plecaku. Bunch of coinsy się robią. Włócznia zostaje. Acorn Collar na przecenie to grzechnie kupić. Rolujemy dalej. Bardzo dużo slotów tutaj powoli miewam. Kolejny health potion, niech będzie. Zrobimy sobie może 2 razy mana potion niedługo. Zablokuję leather baga. No i na razie to tyle. Dosyć słaba ta runda będzie z tym młotem. Nie biorę włóczni, bo DPS ma gorszy od młota, więc po co zabierać staminę młotowi? Młotu? Nie wiem. Dobra, kolejna runda, lecimy. Blokuję tego leather baga, ale z dupy, ja to robię w ogóle, nie wiem. Miał. A ja nie mam. A on miał. 8 przyspieszenia. Fatalnie ułożone bronie.
Nadal ten typ robi więcej ode mnie, chociaż ma powoli problemy ze staminą. Jak wejdzie tutaj stan, to z nim wygram. Wszedł stan i was okłamałem. Nie, nie kłamałem was. Mówiłem prawdę, wygrałem. Dobra. Bunch of coins, elegancio. 5 coinów, robimy się lekko zamożni. Ale potek mi się tu nasrało, ty. Nadal nie chcę ich zamieniać, bo zwykłe są na razie mi bardziej przydatne. Kurde no. No fajny jest manowar kolejny, kurde no. Ale co ja z nim zrobię? Kiepsko, kiepsko. Jeszcze jedną rundę przeżyję z tą świnią? Jak ją kupię teraz, to się zwróci. To jest głupie. Turbo głupie, co ja robię w ogóle za build? Głupi. Dobra. Ciach, jedna pota, druga pota, trzecia pota. No włócznie zakładam, tak jak mówiłem, to się w ogóle na nic nie przyda, bo 30 many nie uzbieram nigdy. Blokujemy mana orba i ja muszę dostać w kolejnej rundzie mana thirsta, albo przegrywam. Mana thirsta, no tą broń czerwoną. Na tym buildzie to byłoby nawet ok, gdybym miał jedną rzecz. I tą jedną rzeczą jest tarcza z kolcami. Jakikolwiek build, który biłby dużą ilością broni, byłby turbo prostszy, łatwiejszy do pokonania w tym momencie. Truciznę zbijamy, więc ten fatik może tutaj pójdzie. Potki się odpaliły i u mnie i u niego. Aczkolwiek on ma guberta, on to chyba przez... Zatem ja to wygrałem, nie mam zielonego pojęcia, jak ja to wygrywam, gram z debilami. Dobrze, o to chodzi. Ciągnie swój do swego. O jest, Hungry Bladeik, dobra. No, tylko Hungry Blade'a to już trzeba by było tutaj połączyć. Więc to jest runda na przegranie, tak zwana, widzowie. Tu już robimy manę rzeczywiście, mana potion. No mana thirst z blad amuletem dobre połączenie. Acorn collar, potki podwójnie odpalające się też ciekawe połączenie. Wszystko tutaj zostawiam, to nawet już kupię w tym momencie. Ustawimy, bardzo dużo slotów o dziwo tutaj jest. Jak ja sprzedam jeszcze w kolejnej rundzie młot, to w ogóle będzie spoko. A to mógłbym ustawić tak, żebyśmy tutaj mieli chociaż szansa na kryta przy tym Hungry Blade'ie. Włócznie idzie na sell, ale to nic na razie nie zmienia. No dobra. Mało itemów natury mam jedynie. Healing herbów, więcej Lucky Cloverów, blueberry, coś w tym stylu. Żeby ten Yggdrasil rzeczywiście działał w ogóle. Kolejna runda, lecimy. W kolejnej rundzie sprzedaję młot i świnie. Świnia za 5, młot za 4. To jest 9, plus świnia generuje 1, to jest 10. Strasznie dużo żeśmy wygenerowali tej mamony w parę rund. Jakimś cudem nawet udało mi się przeżyć te rundy, więc to już jest w ogóle szok dla mnie i niedowierzanie. Zaskakująco dużo many też mamy, 12 many z dwóch głupich mana orbów i jednego blueberry, nie? No tą rundę przegrywamy, no typ tutaj no nie mam szans z normalnie zrobionym buildem jakiejkolwiek klasy. Dobra, bunch of coins leci, hammer leci. No i lifebinder, nie? Dostaj manę regen za każdy item natury, 5 many użyte, wylecz się za 8, wyczyść 2 debuffa. Ciekawe. Jest shield of valor do zrobienia na tym. No ten moon shield. Za każde 12 tarczy, które otrzymam, dostajesz manę. To nie jest takie dobre. Aczkolwiek bym go kupił, bo mam turbo dużo miejsca. Dobra, potki to w ogóle gdzieś walę do rogu, bo mi są niepotrzebne. To przyspieszone. Przyspieszony, czy musi być banan? Niekoniecznie, włócznie wywalam. Nie wiem, banan przyspieszony, żeby to mi się cokolwiek odpalało. Muszę więcej mieć warzyw cyklicznie się odpalających, żeby mieć cokolwiek przy mana orbach tutaj. Potka many na samej górze, żeby ona była odpalana innymi potkami. Yggdrasil tutaj. No dużo tych itemów natury nie mam. Ale zawsze coś. To jest item natury. Odpalający się często, przyspieszający mana thirsta? Aczkolwiek on coś robi, gdy ma manę. I przy uderzeniu daje manę, no więc może nie jest wcale takie najgorsze. Czy ten kryt mi będzie tak przydatny, tak się zastanawiam? No nie!
Stilu i 10 życia. Czy ja mogę tym krytować? Bo mi się wydaje, że Gubert może krytować. Blood Gubert. Ja chyba widziałem Blood Guberta, który przy tym stilu krytował. Więc jeżeli Mana Thirst może krytować, to klękajcie narody. Gdy masz minimum 45 tarczy, dostań tarczę. To plus ten Shield of Valor. Moon Shield. Ciekawe to by było, nie? Jak się robi tą lepszą potkę? O Jezu, dwa kamienie, to już będzie ciężkie. Znaczy inna potka może odpalić tę potkę, aczkolwiek ona sama siebie nie odpali, dopóki nie będę miał dwóch takich potek odpalających się. No, czajcie, o co chodzi. Ja bym zaczął od Shield of Valor, którego nie łączyłbym w Moon Shielda w tym momencie. Zablokuję Bekazika. Nie. Tak? No to jest item natury, przyspiesza, ma na orba odpala. Na pewno Blood Amulet bym zostawił. No nie no, jakby był na przesadzenie, to bym go kupił, ale na razie kolejna runda, bo tu już pieniędzy aż tak dużo mieć nie będę. Może być teraz kłopot trochę. O Jezu, ty masz dodatkowy slot tu na Pandamonium, a tylko 3 sloty masz założone. Trochę bez sensu. Ja leczenie truty mam. Czyszczenie truty, przepraszam, mam. O kurde. 20 many dostanę, stiluj 10 HP. To też nie zużywa many. O kurde, to nie zużywa many. Ja zapominam o tym cały czas. A to dobre jest. No dobra, to my lecimy na te buffy. I bardzo spoko. Nie sądziłem, że ja tak szybko dam radę wbić tyle buffów. O, tej czapki nie zrobię, kurde. Ta czapka daje tarczę? Czy nie daje? Stonehelm. Zmniejsz obrażenia otrzymywane przez 25% o 25% na 5 sekund i dostań 20 tarczy. 20% szans na zablokowanie krytów i stanów. Nie. To na pewno. To na pewno. No i teraz robimy już Moon Shielda. To też jest elegancio. Dobra, Stone Skin Potion trzeba odpalić dwukrotnie. Więc mogę zrobić na przykład tak, tak. No jak ja mam tę potkę odpalić dwukrotnie, co? Bądź tu mądry. Czy ja tracę teraz sloty? Tak, tracę buffy na Potion Belcie. Na Potion Belcie wszystkie potki muszą być poziomo, żeby z tego skorzystać najlepiej. Strong Health Potion nie robię. Tu są potki many jedynie do zrobienia. Dobra, odpalmy to w ten sposób. Ciach, ciach. No i jest okej, okay, no. Mana użyta. To muszą się te w tym samym momencie odpalić, więc te potki muszą odpalać tę potkę. Te potki się odpalą, ta potka się odpali. I jest elegancja Francja Dawidy bankowe. I tu się nadal mieszczą mi wszystkie potki. Dobra, inaczej ułożyć teraz Yggdrasila. Jest okej. Okay. Tutaj ta mana się generuje trochę słabo. Na mana Thirstie powinny być oba mana orby, ale tego mana orba jednego i tak teraz stracę, więc już się nie będę martwił układaniem tego w inny sposób, nie? Okej. No i ty masz Moon Shielda, który nie robi nic, oprócz blokowania obrażeń. Jego Moon Shield w tej walce nie różni się niczym od mojego Shield of Valor. Totalnie niczym. 35, 35, 12 obrażeń i 0,7 staminy. Dokładnie to samo. O, to się niczym nie różni, nie? I dlatego nie chciałem robić wtedy Moon Shielda, bo nie miałem tej tarczy. Teraz jak tego Moon Shielda przy potkach położę, no to tej many całkiem sporo mogę dostać na starcie. No tu będzie ciężko, dopóki ja nie uzbieram tych buffów. O tyle dobrze, że ten typ jakoś specjalnie dużo nie bije. Artifact Stone hita ma z Bag of Stones, teraz dopiero ogarnąłem, więc do tego hita dostaję naprawdę dużo i często. I się rozkręcił strasznie. Ale dobrze, że tu mi jakoś to wyszło. To jest świetny item, bo za dwójkę na dodatek jeszcze na Yggdrasilu mamy regen. No jest spoko, mana Orbik, Moon Shield. I teraz Moon Shield musi być obok tych potek.
A, no to... Itemy dają 30% więcej tarczy. To też dobre. Dobra, załóżmy, że będę miał jeszcze jedną potkę. To wszystko przenieśmy jeden do góry. Ojojojojojojoj, za dużo złapałem. To wszystko jeden do góry. Tu. Okej, okay. Odpala się tak jak ma się odpalać. Mana Orbik tutaj elegancio. To wszystko mogę przesunąć tu, 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 tu. No, a to zmieszczę gdzieś indziej. Dobra, kolejny potion belt za trójkę, to są po prostu dobre sloty. Rolujemy, czego szukam? Gloves of Haste'ów na przykład. Na Mana Thirsta. Oczywiście, że tak. Kurde, ale ten Mana Orb tu jest z dupy. Ten banan mi trochę przeszkadza, powiem wam. Nie wiem, jak ładnie ułożyć Yggdrasila po prostu i to mnie trochę denerwuje. Czy niech będzie, że to ułożę na tę rundę tak, może to w kolejnej rundzie jakoś inaczej ogarnę. Kolejne Health Potion, trochę kusi, ale nadal nie mamy Mana Potion i to najbardziej bym chciał dostać. No i mimo wszystko, zablokuję to Health Potion, kupię w kolejnej rundzie, może dostaniemy jakieś Blueberry niedługo. I zrobię nagle trzy kolejne Mana Potion, to by było już coś. Te potki się odpalają. Tutaj dostajemy za każde 12 tarczy 1 many. Tu tarczy dostaniemy 30, 60 i 30% więcej tego. Z 60, 10% to jest 6, 12, 18, 60, 78 tarczy. Z 78 tarczy przez 12 to jest 7 z 6 many. Boże, jest mało. Bez kitu, to jest mało. Myślałem, że więcej tego będzie. No nic, lecimy. Ziomek natrute. No te potki czerwone tutaj nawet nieźle działają. No ale ten buildzik, którym ja dopiero co grałem, przepotężny. Zobaczymy, jak sobie da radę. Na mnie samego, który ten build wymyślił. Oczywiście nie wymyśliłem tego builda, ale będę sobie go przypisywał, bo... Kto to sprawdzi? Okej. To jest fajne już, bo to generuje bardzo dużo many. Za każdy magic item dostań dodatkową manę. Dostań 3 many, odbij 2 debuffy. Czy kupię to w tej turze? No nie. Niestety, ale nie. A szkoda. Bo to się jeszcze turę będzie składało. Dobra, zacznijmy od tego. W kolejnej turze kupię Holy Armora. Przyspieszenie na Mana Thirsta kolejne. Definitywnie. Potka. No i tyle. To blokuje, w kolejnej rundzie dostaniemy 13 golda. Sloty na to mam, troszkę tu inaczej trzeba będzie to wszystko ułożyć. Aczkolwiek raczej sobie dam z tym radę. Moonshield przy tym Holy Armorze, jak już zmienimy, będzie naprawdę fajny. Jak dam radę przyspieszyć Vampiric Glovesami, to już w ogóle będzie jazda wtedy. Tylko tutaj tak. No mam nadal problem z ustawieniem dobrze Mana Orbów. Yggdrasila tak samo jakoś ładnie nie jestem w stanie ustawić. To jest całkiem niezłe miejsce. No i super. Dodatkowe punkty many na starcie, dodatkowy regen na starcie. To się odpala na trzech przedmiotach, to się odpala tylko na, co prawda na dwóch, ale no na tym najczęściej odpalającym się. Holy Armora w kolejnej rundzie, tutaj potki, odpalają potki. Trochę gorzej z tymi buffami i
z czyszczeniem debuffów tutaj to wygląda, ale i tak nie jest źle. Problem tylko teraz jest taki, że ja nie odpalam jeszcze potek na armora na samym starcie. Aczkolwiek, jak kupię tarczę, jak kupię zbroję, to już ten problem nam zniknie. I rzeczywiście potki na armor będą się odpalały na samym starcie podejścia. No i to wygeneruje całkiem dużo many. Kolejny Moon Shield, jakbym zrobił, też byłoby nieźle. Ale jednak Holy Armor jest zdecydowanie lepszym wyborem. No i to jest świetne ułożenie Mama Orba rzeczywiście. Tu mi brakuje jednego slota dosłownie. Ten biedny Yggdrasil się na niczym nie odpali. Zróbmy kolejne mana potion. Kolejny Shield of Valor nie blokuje. Nie mamy slotów, nie mam wolnego mana orba. Jeden tutaj w tym miejscu musi być. No nie zmienię tego, niestety. Kolejna runda. Za każdy holy item, co to będzie robiło? Za każdy magic item dostaję dodatkową tarczę. No to tu jak będą potki many, idealnie to zadziała. Super. Dobra, lecimy dalej. Potrzebuję więcej slotów, więcej przyspieszenia mana thirsta, więcej mana orbów po prostu chyba, no. Co to są za scrolle? Tego nie widziałem. A, to widziałem. Dobra, Book of Ice. Użyj many, nałóż zimno. Szansa na odpalenie spell scrolla za darmo. Olo mi nałożył tego zimna już. O kurde. No tu może być kłopot, jak ja będę tak wolno teraz wszystko odpalał. Ale ja z siebie ile debuffów teraz zdjąłem. Ale super mi idzie to zdejmowanie debuffów. O kurde. Ej, zarąbisty build. Zarąbisty build, co tu się dzieje? Kryt? No nadal nie wiem, czy ja mogę krytować tymi obrażeniami, ale wydaje mi się, że mogę. To i te many obok siebie. O, świetnie to działa. Mana thirst jeszcze by odpalił się. Ale to już jest trochę przesada. Wydaje mi się, że działa ten kryt na tym, więc to wezmę. Kolejne przyspieszenie już nie na tym. Najlepsze byłoby tutaj na... No chyba zbrojce. Zbrojka się odpala. Co 3 sekundy będzie się teraz odpalała ciut częściej. O, to jest item natury. O, bez kitu. Zapomniałem. Vampiric Gloves, jakbym dał radę odpalić mana thirsta jeszcze tak, żeby się odpalała ta zbroja, ale to już będzie strasznie trudne do zrobienia. Bo to musiałoby być w takiej odległości. No. Załóżmy, że miałbym w takiej odległości mana thirsta. Przyspieszam immun armora teraz. No i tego mana thirsta. Czy ja coś na tym tracę? To ułożenie, jakie tu jest, zostaje na 100%, bo to jest świetnie, jak to jest ułożone. Wydaje mi się, że to ułożenie z tym mana thirstem nie jest złe. On bije często. Więc tu będę tracił trochę generacji many na mana orbie, ale jak kolejny mana orby mi się trafił po prostu sam z siebie. Kolejny Lucky Clover, super. Kolejna potka, już nie wiem, czy trochę nie przesadzam. Ale może te blueberry jeszcze się trafią. A za dwa to najwyżej sprzedam. Kurde, chyba to zrobię. 35% przyspieszenia na Moon Armora. A co jak co, mana first sam z siebie dużo nie bije. On bije głównie manom. A przynajmniej tak mi się wydaje. Więc ustawmy go tak rzeczywiście. Ciekawie. To leci tu.
Banana mogę ustawić tu. Acorn kolary mamy. No nie jest to najlepsze ustawienie, wiem. Ale jest to jedyne ustawienie. No nie wiem, spróbuję, zobaczymy jak z tą maną. Najwyżej to zmienię z powrotem, albo po prostu dam drugiego mana orba tu i już niczym nie będę musiał martwić. Ten banan też w ogóle nie wiem po co jest tak naprawdę w tym momencie, bo staminy to przecież to w ogóle nie zużywa. To jest do odpalania po prostu rzeczy. To lepszy byłby czosnek, bo jest poziomo na dwa, a nie zajmuje trzech slotów. Dobra, kolejna runda. Te potki dużo robią. Jakbym miał lepsze Stone Skin Potion, to już w ogóle byłaby jazda. Kolejna runda. Ile many generuje na samym starcie podejścia? To mnie ciekawi. Początek rundy? Wygenerowałem 280 tarczy i 46 many jakoś na samym starcie. Nieźle. Na starcie poszedł ładny burst na przeciwnika. Ja cały czas generuję buffy, cały czas generuję manę. Ej, zarąbisty jest ten build. No? Kolejny Moon Armor. W prawo. No, jakbym to rzucił tu, to bym dał jeszcze jedną rzecz. Czy mam czas to zrobić? Raczej nie. To się odpala strasznie często. To byłoby lepsze zamiast banana na mana orbie. I tu byłby drugi mana orb. I tu super by to działało po prostu. To się nigdy nie odpali, ale będzie mi dawało buffy, których nie mam. A jak jakimś cudem uda mi się dostać te 7 buffów, które potrzebuję i nadal będę miał tarczę, to lampa Gina się aktywuje na mana persie. A to idzie na sel. To kupujemy. Ja was znowu przepraszam, mam katar. ZW. Dobra, jestem od razu troszkę plecak pozmieniałem, żeby ten Yggdrasil po prostu się odpalał na więcej regena. Acorn kolary na mana persie są, on nadal jest w plecaku. Vampiric Glovesy tutaj elegancie działają. Mana Orb. O. No i jest kit, tak jak było. To nieważne, wszystko działa. Wlad amulet kolejny, może się kolejne wampiry glowsy trafią, to już wtedy świat i ludzie. Kolejna runda, lecimy. No i te potki many głównie mnie interesują. Ziomek będzie ciernie zbijał ze mnie i sobie przyspieszenie dodawał. Bardzo dużo przyspieszenia na samym starcie ma. Oj, z nim to chyba przegram. Jak ja widzę build pod ogień, co zaczyna z 30 przyspieszeniami, to nie wygląda dobrze. Fatik. No nie, on ma 33 dragena, to jest w ogóle jakiś absurd. Mówię, jak już zobaczyłem 30 przyspieszenia na starcie, to wiedziałem, że nie mam czego szukać. Sun Armor tutaj ładnie te holy itemy dowalił. No, tego przyspieszenia strasznie dużo zrobił. 62 DPS-a. No, mój mana teraz niestety tak się nie ulepszył. Lampa Gina się nigdy nie odpaliła. Bo nie mamy tyle buffów, bo on ze mnie to pozdejmował. Szkoda. Kolejny blad amulecik. Rolujemy. No i to jest też ciekawe. Kolejnych mana orbów mi po prostu brakuje. To na damage by się przydało. To kupię. Ja chyba bym szukał kolejnych mana orbów i tyle. Generacji many mi brakuje. Nic więcej w tym buildzie. Więcej many dowalić szybciej i tyle. Albo przyspieszyć jeszcze bardziej mana thirsta. No co innego mi trzeba w tym buildzie. Bekas co prawda przyspieszyłby mi i Moon Armora i przyspieszyłby mi mana thirsta. To są tak naprawdę jedyne itemy do przyspieszenia razem z lampą Gina. No ale czy to jest aż tak przydatne? Nie wydaje mi się. Nie za 9, nie? I on się dosyć długo odpala też. 40% to jest dużo przyspieszenia, ale on się strasznie długo odpala. Jakby był na przesenie, bym go kupił, ale tak to nie. Protective Persa blokuje. Lecimy na kolejną rundę. Corrupted Crystal, zwiększone obrażenia o 50%, jak przeciwnik jest na low HP. Może to coś pomoże.
Żałuję strasznie, że żadne blueberry się nie trafiło. No tyle potek many mógłbym tu zrobić, a tu taki klops. Ziomek, który też się tutaj będzie skalował i to bardzo mocno. No jego raczej nie wyskaluje. Liczę na to, że tak jak przed chwilą się trafiało, on jest out of stamina non stop na tej najważniejszej swojej broni. I oby tak zostało. No to był problem staminy u niego, tylko i wyłącznie. Zabiłbym je bez żadnego kłopotu. Jest kolejny mana orb, tak jest. O to chodź. Więc coś tu odpalające się częściej by przydało się, no. Chcę blueberry, czy chcę potkę z blueberry zrobić? Chyba potkę, na starcie od razu te buffy dosrać i tyle. No i tu na dole jeszcze potrzebuję. Oj. A patrz. Vampiry Glovesy tu się nie sprawdzają. Dobra, zróbuję, co tu mamy? No nic tak naprawdę. Stone Skin Potion kolejny. Spoko. Spoko, spoko. Dam go sobie tutaj tyle. No to umieszczenie mana orbów rzeczywiście jest lekko kłopotliwe. Ten mana orb, żeby się odpalał na tym, tylko wtedy, no widzicie jak to działa. A nie, bo to i tak się odpala na tym. Co ja gadam w ogóle, ty, dobra. Nieważne, jest okej. Okay. Jestem głupi i tyle. Tutaj bym kupił jakiś, nie wiem, no czosnek, naprawdę. Albo może tego pineapple kupię, żeby on się odpalał na tych mana orbach tutaj w poziomie i tyle. Będzie leczył, będzie dawał ciernie? Bez kitu, zablokuję go. Jak się nic nie trafi, to jego kupię. To ciernie się przydadzą. A będzie odpalał oba mana orby. Poison, ale nie bomb. Poison build. Plus generacja tarczy. O Jezu, on ma 4 corrupted krystale na sobie. On będzie generował sobie tak dużo tarczy, że to jest masakra. No ja niestety odbijać struty za dużo nie będę. Przegram tę walkę bez w ogóle dwóch zdań. Chyba, że... Lampadzina się odpaliła? O bez kitu, lampadzina się odpaliła! Tyle miałem szczęścia! No do lampadzina? Nie pomyślałem, ale to jest dobry pineapple! Ale jazda! Ten kryt działa na tym. Jednego health potiona sprzedam. No i wieczny problem ustawiania Yggdrasila. Bez kitu, ja go nie umiem ułożyć tak, żeby on się odpalał na czymkolwiek dobrym. No, niech będzie. Dupy nie urywa. To nic nie zmienia. O! 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 Kolejna runda. Kolejny mana orb, to jest super, oczywiście, że tak. No jest nieźle. O kurde, że ta lampadzina się odpala, ale nie ogarnąłem. No ale mówię, jak jest build, który mi zbije te tarcze bardzo szybko, to ta lampadzina się nie odpali. Ale zobacz, ile ja na starcie dostaję buffów, 5 spajków, 5 laka. Ja potrzebuję w tym momencie tylko 2 spajków dogenerować i 2 szczęścia. I mamy lampadzinę odpaloną tak z buta na starcie. Ale jazda. Już teraz, 1 szczęścia, jest, lampadzina odpalona. Ile mam nakryta? 64. Ale to szczęście się będzie generować. Ej, nie pomyślałem, że to będzie bit na lampę. Totalnie. To się może aktywować na samym sobie? To byłoby zabawne. Jeżeli to by mogło się tak aktywować.
Nie mam pojęcia. To szczęście na pewno się przyda, rolujemy. Ja bym zamienił po prostu tego health, bo już coś mi się nie zmieści. To musiałbym dać tutaj jedną potkę lekko w prawo, czyli tu, to by mi się zmieściło jednak. Tak tutaj dać tę potę. No dobra, to ją blokuję. A, to jest ostatnia runda. To za 3 mogę sprzedać. Czy jest coś do przyspieszenia? O Jezu, przepraszam. Co tu mógłbym przyspieszyć? Zbroje. No i dobra. Zbroja przyspieszona. Tu jest w ogóle magiczny item, nawet nie zwróciłem uwagi na to. To jeszcze więcej tej tarczy generuje. Jest Moon Armor. Jest Moon Shield. To co prawda wszystko nie ulepszone, ale i tak koksi. Mana Thirst, Lampa Gina, co się odpala jakimś cudem na tym wszystkim. Kurde. Nieźle. Turbo śmieszny build. Czegoś takiego jeszcze nie grałem. Okej, też Lampa Gina. Generacja many. Lampa Gina się nie odpaliła. Potrzebujemy dwóch spajków, które wygeneruje za chwilkę dosłownie. Mamy spajki, mamy damage. 58 kryty już schodzą z buta. Super jest. Bo ja biję bronią mega dużo, plus jeszcze biję ogólnie mega dużo po prostu maną. Oj kurde, a bo to jest ten build na sery nie do pokonania, o nie, a ja nie mam staminy, o dziwo. Nie, no ta, to jest ten build nie do pokonania, w ogóle nie ogarnąłem na kogo ja gram. Mówiliście, że to któryś z widzów mi napisał, że już żyga tym buildem, bo dobił do diamentu, czy tam mastera. I to są jedyne buildy na Berserkerze, jakie widzi. I już ma dosyć tych buildów, czeka na nerfy, bo się żyga po prostu, gdy się widzi same buildy na serii na tym, na Berserkerze. No, to jest chyba obecnie jeden z najmocniejszych buildów w grze, więc się nie dziwię, że z nim przegrałem. A i tak poszło bardzo dobrze. Że się tak długo dałem radę utrzymać, to jestem w szoku, nie? DPS Orsto, więc nieźle. No i on nie popełnił tego błędu, co ja, on też miał mana Thirsta. Ja grałem na samą patelnię. Rzeczywiście, jak się kupi i patelnię, i mana Thirsta, no to jest w ogóle jakiś perfecto build tutaj, nie? Bez kitu, jak teraz patrzę, co tu ten typ gra, to... Ja nie wiem, jak ja tyle dałem radę wytrzymać, nie? Jak DP... No chyba nie miałem jeszcze broni, która aż tyle by zadała. Yggdrasil mi wyleczył za 304, co ty gadasz? Regen za 230, też grubo. Mana? Moon Shield najwięcej, no i Moon Armor na starcie, Mana Thirst 28, Mana Orby po 25. Zużyte Mana Orb 180. No i Lampa Gina dwukrotnie się odpaliła. Bez Lampy Gina to ta walka by tyle nie trwała pewnie. No nic, super i tak poszło. Na najmocniejszy build w tym momencie w grze przegrałem, więc się w ogóle nie smucę. Nie spodziewałem się tak mocnego builda z jakichś magicznych itemów, których praktycznie nigdy wcześniej nie grałem. Dobra, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Dzisiaj streama z Isaaca nie będzie, bo ja to nagrywam w nocy, a jak wy to oglądacie, to ja mam urodziny moich rodziców. Więc... No soraweczka, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Miłego weekendu, miłych świąt, wesołych świąt. Trzymajcie się i cześć, pa pa!